niepewność też w gminie Sopków, gdzie 4 szkoły podstawowe mają zostać zlikwidowane lub zamienione na szkoły stowarzyszeniowe. Gmina musi oszczędzać, mówią urzędnicy. Od tygodnia trwają konsultacje społeczne. Niestety nie ma jeszcze żadnego konkretnego scenariusza. Nie wiadomo, na czym zmiany będą polegać. Głosowanie radnych w tej sprawie zaplanowano na 20 lutego. Z Chomentowa relacja Aleksandry Żaczek. W Szkole Podstawowej w Chomentowie zostało zorganizowane specjalne spotkanie z mieszkańcami i władzami gminy Sopków, ponieważ 4 szkoły w całej gminie Sopków mają zostać zlikwidowane. Między innymi ta szkoła podstawowa w Chomentowie. Ze mną są rodzice, którzy na co dzień posuwają dzieci tutaj do szkoły. Gdyby ta szkoła została zlikwidowana, gdzie pani dzieci by się uczyły? Gdzie trzeba by było je dowozić? No naprawdę nie wiemy gdzie, bo najbliższa szkoła w Sopkowie jest, że tak powiem, przeludniona i nie ma warunków na przyjęcie dodatkowej liczby dzieci. Mówi się o Miąsowej, teraz pani wójt twierdzi, że tam również nie ma warunków, także naprawdę no ciężko powiedzieć, gdzie nasze dzieci będą chodziły do szkoły. Są 4 szkoły, które zostają zlikwidowane tutaj w obrębie, w tej samej miejscowości praktycznie. Kto tą szkołę budował? Mieszkańcy? Tak, szkołę budowaliśmy my, mieszkańcy. Żeśmy calutką noc kopali, naprawdę, latarkami, żeśmy świecili tymi naftowymi. Wykop robiliśmy, żeby na ten była szkoła. No a dzisiaj chcą nam zabrać ją. Dlaczego? Kiedy jakakolwiek decyzja, kiedy będzie to dyskutowane na Radzie Gminy? W tym miesiącu musi być. Czekamy na opinię ze strony kuratora oświaty i wówczas Rada Gminy tego się odniesie. Natomiast myślę, że to jest trudna sprawa, jak Rada postąpi, bo może być tak, że załóżmy nie przyjmie tych projektów uchwał, ale ten rok, mam nadzieję, że jeszcze nie zabraknie pieniędzy na wynagrodzenia, ale przyszły rok to jest dramatyczny dla gminy. W Chomentowie trwa nadal bardzo zaciekła dyskusja. Mieszkańcy bronią szkoły, boją się jej likwidacji, nie chcą także dopuścić do tego, żeby szkoła została przekształcona w szkołę stowarzyszeniową, ponieważ nie wiedzą, jakie stowarzyszenie lub fundacja mogłoby tą szkołę przejąć, a ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku 60 szkół zostało zlikwidowanych bądź też przejętych przez stowarzyszenia i fundacje. W tym roku sytuacja może być bardzo podobna, dlatego że już kilka samorządów zwróciło się do Kuratorium Oświaty o zaopiniowanie likwidacji szkoły. Z Chomentowa Aleksandra Żaczek, informacje.